Siemka kochani! Widzicie jaki mam dla was dzisiaj wielki kalendarz, który sobie otworzymy? A więc dzisiaj otwieramy kalendarz z Isany, który kupiłam w Rossmanie w Niemczech. Kosztował on 15 euro, więc bardzo mało. Mam nadzieję, że znajdziemy w nim fajne produkty, więc od razu przechodźmy do otwierania. Kochani, a więc otwieramy nasz kalendarz. Oczywiście dużo okienek jest dobrze widocznych, ja jestem ślepa, więc pewnie nie będę połowy widzieć i wy będziecie krzyczeć w komentarzach, że tutaj jest to okienko. Więc zaczynajmy, nie przedłużajmy. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli lubicie filmy z kalendarzami. I nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Zaczynamy od jedynki, już sobie ją zlokalizowałam w tym miejscu, więc od razu otwieram. A w okienku numer 1 znaleźliśmy taką maseczkę. Jest ona taka podwójna. Ma po 16 ml razy 2. Ja nie lubię takich maseczek smarowanych, więc to nie dla mnie. Lecimy od razu do dwójeczki, która jest tutaj. Muszę wam powiedzieć, że fajnie się otwiera przyjemnie ten kalendarz. Tutaj mamy fajne takie tekściki, tu mamy ho, ho, ho. Moi drodzy, stało się nieszczęście. Nie nagrywało mi. Otworzyłam do 9 okienka i skapnęłam się, że nie nagrywa, ale wszystko od początku wam pokażę. Jedynkę mam nagraną, od 2 do 9 nie mam, ale już wam pokazuję. W 2 mamy jakiś produkt badziewiasty w małym opakowaniu na włosy, który nawet na końcówki dla mnie nie starczy, więc badziewko. W 3 znaleźliśmy w wielkim okienku straszną gumkę do włosów, która aż prześwituje tutaj ta guma, która jest bardzo ciasna i bardzo nieładnie to wygląda, no bo jak założymy to na włosy, to będzie wszystko widać, więc nie podoba mi się to. W 4 znaleźliśmy kulę do kąpieli, która nie jest kulą, bo jest półkulą, czyli też słabo mega. W 5 znaleźliśmy krem do rąk 30 ml. Oczywiście kalendarz bez kremu do rąk to nie jest kalendarz. W 6 znaleźliśmy badziewiasty bryloczek, proszę zobaczcie. Tutaj 2 kolory, na Mikołajki dali nam taki oto bryloczek, straszny. A właśnie już coś od niego odpadło. Proszę, już od niego odpadło. Więc coś takiego. W 7 znaleźliśmy mini koncentrat Q10. Więc też troszkę słabo. W 8 znaleźliśmy kremik nawilżający, który ma 20 ml, czyli też bardzo malutki. No i doszliśmy do 9, którą otworzyłam przed chwilą i w której znajduje się taki oto szampon do włosów, który ma 50 ml. Więc przechodzimy dalej. Przepraszam was bardzo za tą niedogodność, no ale nie zauważyłam, że tutaj na kamerze się nie nagrywa. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych produktach. Jak dla mnie mega słabo Isana. Nie dziwię się, że nie ma tego w Polsce i mam nadzieję, że nikt się na to nie natnie. Ale jedziemy dalej, może będzie coś lepszego. I lecimy do 10, malutkie. W 10 mamy kolejną ampułeczkę. Tym razem jest to nawilżający booster, nie wiem jak to nazwać. No nawilżająca ampułka. Czyli mamy już 2 ampułki, jedziemy do 11. 11 mamy tutaj na dole, a w 11 mamy zestaw pilniczków. O dziwo, te pilniczki mi się podobają, bo to nie jest jeden pilniczek, tylko to są 3 pilniczki. I zaraz wam pokażę, jak wyglądają. Pierwszy jest z takim ciastkowym ludkiem, drugi jest taki zwykły z napisem, a trzeci jest z takim ciastkowym reniferkiem. Więc jeśli chodzi o pilniczki, no to myślę, że fajnie, bo są 3. Ja dużo używam pilniczków i często je używam. Więc jeśli są 3 w takim zestawiku, to jest git. Teraz lecimy do 12. Chyba te pilniczki są na razie najlepsze z tego kalendarza, by the way. W 12 mamy mały olejek w żelu. Jest on rozgrzewający i ma on 20 ml. Co ja mam sobie nim rozgrzać? Plecki? Teraz lecimy do 13. A w 13 znaleźliśmy w końcu coś przydatnego, czyli peeling pod prysznic o zapachu kawy z mango. Jest tutaj 40 gram, czyli takie opakowanko, co możemy sobie kupić jednorazowe. Jeśli chodzi o kalendarz, ładnie wygląda, jest w moich ulubionych kolorach, no ale niestety zawartość nie jest dość ciekawa. Ale jeszcze damy mu szansę, jeszcze jest parę okienek, więc lecimy do 14. I w 14 mamy mały balsam do ciała o pojemności 20 ml. Teraz otwieramy 15. W 15 znaleźliśmy jakiś krem chroniący. Oczywiście 20 ml. Szukam 16. Mała podłużna, czy to znowu filmiczek? Nie, tym razem jest to penseta. Jest to penseta w kształcie jednorożca, czyli jakby wiedzieli, że ona jest dla mnie. Mam nadzieję, że będzie spełniała swoją rolę i będzie działać, bo jest śliczna, jak dla mnie. Wszystko, co jest jednorożcowe i różowe, jest śliczne. No ale jakoś ten kalendarz do mnie nie przemówił zawartością. Szukamy dalej 17. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak Wam się podobają filmy kalendarzowe. Mamy tutaj ampułkę koncentrat Lift Express, czyli pewnie liftingującą. To była 17, szukam 18, jest na dole, na środku. A w 18 mamy dziwną maskę, która jest ponoć rozgrzewająca do stóp. Jest malutkie opakowanie, 10 ml, nie mamy żadnej foliki ani niczego do tego, żeby sobie to nałożyć na stopę, więc nie wiem, jak to ma działać. No ale okej, fajnie. Chyba jestem za bardzo krytyczna dla tego kalendarza, ponieważ otwierałam niedawno ASOS i teraz mi się nic nie podoba. Ale dobra, teraz szukamy 19. 19 mamy tutaj. W 19 mamy żel pod prysznic o pojemności 50 ml. Patrzcie, co mamy w 20. Takie zawiniątko, już Wam pokazuję, co to jest. I mamy tutaj taką cudowną, wiązaną w sznurek bransoletkę z jakimś tutaj frędzlem, z kamieniem i z psem. Cokolwiek to oznacza. Spróbujmy założyć na moją grubą rękę, więc wygląda to tak. Jak się prezentuje, Waszym zdaniem? I to było co 20. Mam nadzieję, że już nie będzie gorzej i że znowu nie usłyszę śmiechu za plecami. 21. Mamy w 21 odżywkę ponoć z jedwabistym połyskiem. I mamy tutaj 50 ml, czyli już mamy zestaw. Odżywka i szampon. Bardzo buteleczki są podobne do buteleczek z kalendarza DM-owskiego Balei. Ale jednak zawartość widzę, że jest tutaj bardziej uboga, jeśli chodzi o te gadżety. Jedziemy dalej. 22. W 22 mamy maseczki, dwie takie znowu saszeteczki. Jacek mówi, że one są hydroenergetyczne. Widzę, że tutaj 24-godzinne. Okej, ja nie lubię takich maseczek. Na pewno pójdą na jakieś rozdanko. Zostały nam dwa okienka, 23 i 24. 23 jest tutaj, jest malutkie. Ja obstawiam, że tam jest ampułka. Tak, zgadłam, bo jeszcze wyrwałam dodatkowego okienka. Mamy tutaj ampułkę, dwufazowy koncentrat pielęgnacyjny. Nie mogę Wam lepiej pokazać, bo zoom świruje. Więc mamy 4 ampułki już. No i zostało nasze ostatnie 24. Ciekawe, co tam mamy, ciekawe, co się tam kryje. Sprawdźmy to. Mamy ścierkę! Jest! Myślałam, że to ścierka, ale mamy piórnik bądź mini kosmetyczkę w wątpliwej jakości materiału. I tutaj takiej... No kurczę, chciałoby się rzec, że przezroczysty materiał. Tak, no, teraz sprawdzimy. Tutaj. No. Tak, nie wiem, co mam aż powiedzieć. Dobra, podsumujmy ten kalendarz. A więc tak prezentuje się cała zawartość naszego kalendarza. Jest oczywiście wszystko w jednym kolorze. O, jeszcze zapomniałam, jeszcze nasza bransoletka. Tutaj dodatkowo. Troszkę ten motyw bransoletki jakoś do mnie nie przemawia, ponieważ są to święta i w ogóle, a tutaj jest kamień i pies, więc no nie wiem. Ale jeśli chodzi o resztę produktów, mamy tutaj trochę produktów pełnowymiarowych, chciałam powiedzieć, Boże. nie pełnowymiarowych, ale mamy kilka większych produktów, dużo produktów w saszetkach i dużo takich pierdół, szczerze mówiąc, bo ta kosmetyczka to coś, ta bransoletka, ta gumka to już przesada trochę. Wydaje mi się, że jednak z Balea było wiele lepszy kalendarz. I jeszcze chciałabym podkreślić, że tutaj było napisane, że zawartość w nim to 22 euro, a zapłaciliśmy za niego 15, ale szczerze wam powiem, że na przykład wyprodukowanie takiej gumki bądź takiego czegoś to jest kwestia złotówki, więc myślę, że no jednak nie, że to nie jest ta wartość. Moim zdaniem ten kalendarz nie należy do najlepszych, a nawet bym powiedziała, że to jest jeden z najgorszych kalendarzy, które otworzyłam w tym roku. Nie jestem z niego zadowolona, a co wy myślicie na ten temat? Dajcie znać, zostawcie komentarz. Jeszcze Jacek tutaj podpowiada, że na Allegro chcą 140 zł za ten kalendarz, więc nie dajcie się wrobić, nie kupujcie, bo myślę, że nie warto. Sami widzicie, co tutaj jest. Nie dajcie się wrobić w te wielkie ceny, bo to nie warto, naprawdę. Lepiej sobie kupić, odłożyć trochę pieniążków i kupić sobie jakiś droższy kalendarz, ale jednak z lepszą zawartością. Więc dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i oczywiście przycisk subskrypcji, jeśli chcecie, żeby nie ominął was żaden kolejny kalendarz, który będzie. I dziękuję wam, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!